Państwa bardzo serdecznie. Wiemy, że czekaliście bardzo długo na kolejny odcinek TV 13. I doczekaliście się. Dzisiaj zapraszamy serdecznie na majowe wydanie Waszego ulubionego programu informacyjnego, jakim jest TV 13. W tym odcinku przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo ciekawych informacji o tym, co działo się w ostatnich tygodniach w gimnazjum nr 13 w Częstochowie. Zapraszamy. Dzisiejszy program poprowadzą specjalnie dla Państwa Agata Wierus oraz Julia Oleśkiewicz. Przed majowym weekendem uczniowie klas trzecich pisali najważniejsze w ich dotychczasowym życiu egzaminy. Od ich wyniku zależy to, w jakich szkołach ponadgimnazjalnych będą uczyć się w następnym roku szkolnym. Zapraszamy na filmową relację z tego wydarzenia oraz rozmowę z trzecioklasistami. Przeprowadziła ją Marysia Mak z klasy 3A. Stres jest nieodzowny w takich sytuacjach. Tylko chciałbym, żeby Was nie otumaniał, tylko żeby Was mobilizował. Chciałbym, żebyście czytali ze zrozumieniem, uważnie patrzyli na obrazki i logicznie myśleli. Bo w tekście, w tych obrazkach, tabelkach czasem są jakieś instrukcje do odpowiedzi. Jeżeli skupicie się, będziecie właśnie logicznie myśleć, patrzeć z uwagą, analizować tekst, to łatwiej Wam będzie udzielić odpowiedzi. Nie przedłużając, życzę Wam powodzenia, moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Poszedł egzamin gimnazjalny, tegoroczny. No wiadomo, było trudno, no przygotowywałem się, było troszeczkę ciężko było, wiadomo. Egzaminy próbne były o wiele, wiele łatwiejsze niż normalne. Nie no, myślę, że będzie okej. Okay. A która część dla Ciebie była najtrudniejsza? Myślę, że najtrudniejszy był polski i przyrodnicze też były trudne. No. Dzięki. Jak Wam poszedł egzamin gimnazjalny? Myślę, że nawet spoko. Ja jestem raczej zadowolona. Teraz jestem zadowolona, było łatwe, także luzik. A która część była dla Was najłatwiejsza? Angielski i humanistyczna część. Ja również uważam, że angielski i przedmioty humanistyczne. Angielski i polski. Dzięki. Jak Ci poszedł egzamin gimnazjalny? Sądzę, że dobrze mi poszedł, chociaż wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej. A która część była dla Ciebie najtrudniejsza? Najtrudniejsza sądzę, że była część przyrodnicza i chemia. Tak, to było zdecydowanie najtrudniejsze. A co poszło Ci najlepiej? Najlepiej mi poszedł na pewno polski. Polski był bardzo prosty i naprawdę jestem tak zadowolona z tego, jak go napisałam, że bardzo. Na pewno on mi najlepiej poszedł. Dzięki. Jak Ci poszedł tegoroczny egzamin gimnazjalny? Dobrze. A która część była dla Ciebie najtrudniejsza? Matematyka, no. Dzięki. Jakie jest Wasze samopoczucie po egzaminach? No, całkiem dobre. Bardzo dobre, jestem zadowolona. A jak Wam poszły tegoroczne egzaminy? Świetnie. No, mogło być lepiej, ale nie najgorzej. Dzięki. Po egzaminach uczniowie klas trzecich pojechali na wycieczkę do byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.
film z wyprawy naszych uczniów do miejsca, w którym podczas II wojny światowej Niemcy zamordowali ponad milion mężczyzn, kobiet i dzieci, przygotował Nikodem Buszko z klasy 3A. W kwietniu już po raz kolejny gimnazjum nr 13 było gospodarzem wiosennych targów edukacyjnych. W sali gimnastycznej pojawili się przedstawiciele częstochowskich liceów, techników i szkół zawodowych, aby zachęcić uczniów do wybrania właśnie ich szkoły. Zapraszamy na relacje z tego wydarzenia.
teraz troszkę o uczniach z klas drugich. 3 kwietnia prezentowali przed komisjami swoje projekty edukacyjne. Były to prace związane z różnymi dziedzinami nauki i sportu, wykonywane w kilkuosobowych grupach. Jak to wyglądało? Zobaczcie Państwo sami. Teraz przedstawię Państwu budowę zewnętrzną mózgu. Zacznijmy od tego, że mózg składa się z 3 głównych części. Mózgu, muszka oraz pnia mózgu. Muszczek odpowiedzialny jest za koordynację ruchową, utrzymanie równowagi oraz za odpowiednie skurcze mięśni. Natomiast pień mózgu spełnia takie funkcje, które nie jesteśmy w stanie kontrolować, tak jak oddychanie, praca serca, trawienie. Natomiast w pieni mózgu znajdują też się takie funkcje odruchowe, takie jak kaszel, żucie, odruchy wymiotne. Na początek wytłumaczę Państwu, na czym polegają widzenia optyczne. Widzenia optyczne są niczym innym jak błędną interpretacją obrazu przez mózg. Mają na to wpływ czynniki takie jak kontrast, cienie, użycie kolorów, które automatycznie wprowadzają mózg w błędne tok myślenia. Za chwilę przedstawię Państwu kilka widzeń optycznych i krótko je opiszę. Jak i parę innych hitów, m.in. Anti-Aircraft, Blockade, Seawolf 2. Po klęsce Atari rynek zdominował Nintendo, które swój sukces potwierdziło wypuszczając w 1984 roku na rynek 8-bitową konsolę NES, która przyczyniła się ona do popularyzacji gier platformowych, m.in. Super Mario Bros., Metroid, przygodowych gier akcji takich jak The Legend of Zelda, oraz fabularnych, na przykład Final Fantasy w klimatach japońskich. Taroki, po tym staniesz za niebieskim progiem. Dziś modlitwa nic nie zjedna. Teraz leć się z Panem Bogiem. A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz Pański krzyż? Nie chciałaś jadła napoju. Zostawże nas w pokoju. A kysz, a kysz! Pane przez saperów, jak nazwa wskazuje, do wykrywania min. Wynaleziony został przez 2 wynalazców, których przed chwilą opisywaliśmy. Józefa Kozackiego i Andrzeja Garbosia. Pierwszy prototyp wykrywacza został testowany w Szkocji w 1942 roku. Polscy saperzy podczas pierwszych testów wykrywacza zakopywali na szkockich plażach miny, już rozbrojone, bez zapalników. Wykrywacz min stał się standardowym narzędziem wszystkich wojsk na świecie. W naszej szkole odbył się uroczysty apel na temat akcji czytelniczej Wybory Książek. Zapraszamy na krótką relację z tego wydarzenia. Nagrodą Państwową NBIK-u na zakup rzeczy, które uczeń sobie zechce kupić. Thank you.
Koniec. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Janną Stolarską z klasy 3 A i Mateuszem Nogą z klasy 2 B. Są to nasi wspaniali sportowcy, których w tym roku wyróżnił prezydent miasta Częstochowy. Rozmawiała z nimi Martyna Szcześniak z klasy 2 A. Dzisiaj rozmawiam z uczennicą klasy 3 A, Asią Stolarską, która została wyróżniona za wybitne osiągnięcia sportowe 2016 roku przez prezydenta miasta Częstochowy. Jaką dyscyplinę sportu uprawiasz? Trenuję siatkówkę oraz nordic walking. Powiedz, kiedy zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? Moja przygoda z siatkówką zaczęła się około 8 lat temu, kiedy to szłam do 3 klasy podstawówki, a z nordic walking spotkałam się jakoś 2,5 roku temu. Powiedz nam, jakie jest Twoje największe osiągnięcie? Zdecydowanie moim największym osiągnięciem sportowym jest uzyskanie tytułu wicemistrza Europy w nordic walking i wiele też osiągnięć na tle Polski w nordic walking. Czy na ten moment masz jakiś cel w którejś z dyscyplin sportowych, które trenujesz? Jak najbardziej tak. Zbliża się sezon plażowy, czyli sezon piłki siatkowej plażowej. A że ja osobiście uwielbiam plażówkę, to moim takim celem, jak również i marzeniem na rok 2017 jest uzyskanie tytułu Mistrza Śląska w piłce siatkówce plażowej. Bardzo Ci dziękuję i życzę Ci dalszych sukcesów. Dziękuję. Kolejnym uczniem trzynastki, który został wyróżniony, jest Mateusz Noga z klasy 2 B. Mateusz, powiedz, jaką dyscyplinę sportu trenujesz? Trenuję dyscyplinę sportową pływanie. Zacząłem ją uprawiać od 2 klasy, czyli od 9 lat. Zacząłem jeździć na zawody i tak się rozpoczęła moja pasja sportowa właśnie w pływaniu i właśnie od tego roku, jeszcze od 2017, zaczynamy dodatkowy sport w naszym klubie LKS Goldstar Częstochowa, dyscyplinę sportową boccia. Powiedz Mateusz, jakie jest Twoje największe osiągnięcie? Moje największe osiągnięcie to 2 miejsce w stylu dowolnym w roku 2011 i 2 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Tychach w 2014 roku. Czy masz na ten moment jakiś cel w dyscyplinie sportowej, którą trenujesz? Moim celem najważniejszym, jak co roku, jest pokazanie się z dobrej strony na Mistrzostwach Polski Juniorów w Tychach i zaczęcie dobrej pasy w grania boccie. Dobrze, bardzo Ci dziękuję i życzę Ci dalszych sukcesów. Dziękuję. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu TV 13. Mamy nadzieję, że się podobało. Dzisiejszy program prowadziły Agata Wierus oraz Julia Oleśkiewicz.